Szanowni mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, kolejny tydzień intensywnej kampanii wyborczej, kampanii, która już w tej chwili rozkręca się na dobre. Dostaliśmy kolejną informację, w której to burmistrz miasta, obecny burmistrz, odchodzący już ze swojego urzędu po kadencji, która była kadencją niewidoczności burmistrza, bo nie widzieliście go Państwo na najważniejszych uroczystościach państwowych, czy tych, które mieliśmy możliwość celebrować tutaj, na tym placu, zawierzając miasto osobie naszego nowego patrona. Burmistrza wówczas nie było, nie miał czasu pojawić się na historycznym wydarzeniu, jak również na innych wydarzeniach. Po zabronieniu nam używania herbu na naszych materiałach, w tym również materiałach wyborczych, przyszedł czas na kolejny atak ze strony Urzędu Miasta. Burmistrz miasta w ostatnim oświadczeniu sprzed kilku dni zaatakował również mnie. W sposób perfidny i bardzo ohydny. Stał się członkiem kampanii wyborczej, w której nie miał odwagi wziąć udziału. Kończąc swoje ostatnie dni urzędowania, zabronił mi chwalić się sukcesami, których byłem autorem. I ponad 100 milionów złotych, które popłynęło do Międzyrzeca Podlaskiego, było efektem mojej ciężkiej pracy w parlamencie i moich kolegów, większości parlamentarnej, która rządziła naszym krajem. Dzięki temu zaczęliśmy rozwijać, zmieniać oblicze Polski Wschodniej, zmieniać oblicze Międzyrzeca. Uważam, że mam pełne prawo chwalić się 100 ponad milionami złotych, które przypłynęły szerokim strumieniem właśnie do Międzyrzeca. Cieszę się, że mogłem być autorem tych sukcesów, które mamy w tej chwili w Międzyrzecu, którymi się wszyscy możemy chwalić. Nie roszczę sobie wyłączności do chwalenia się konkretnymi zadaniami realizowanymi między innymi z pomocą środków zewnętrznych, środków rządowych. Wszyscy jesteśmy autorami tych sukcesów i mam prawo również ja podpisywać się pod wszystkimi programami rządu, które były realizowane w Międzyrzecu Podlaskim. Zarówno funduszami na zabytki, funduszami na remont cmentarza, funduszami na remont naszych parafii, funduszami, które przypłynęły, żeby poprawić wizerunek pałacu, funduszami, które pozwalają nam budować halę sportową, funduszami, które pomagają nam budować wschodnią obwodnicę i jej etap, czyli wiadukt przy ulicy Kościuszki. To są wszystko sukcesy, które dzięki temu, że o nich informowałem, prosiłem, pukałem do wszystkich drzwi w ministerstwach, w resortach, konsultowałem te wszystkie sprawy z premierem naszego rządu. Te wszystkie fundusze spowodowały rozwój naszego miasta i chcemy, by to miasto się dalej rozwijało. W związku z tym, że w oświadczeniu burmistrza dostępnym na stronach Urzędu Miasta jest wiele oszczerstw właśnie pod moim adresem, będę dochodził swoich roszczeń, będę dochodził tego właśnie sprostowania, jeżeli burmistrz go oczywiście nie zamieści w najbliższych godzinach na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Nie mogę pozwolić sobie na to, by moje dobre imię i blisko 20 lat ciężkiej pracy, służby, misji, którą realizowałem dla dobra naszych mieszkańców, by było nikczemnie, kłamliwie niszczone w ten sposób, że burmistrz tak na ostatnim miesiącu swoich rządów podchodzi do kampanii wyborczej i w nią się włącza, mimo że nie startuje. Przez wiele lat, pełniąc funkcję posła Rzeczypospolitej Polskiej, byłem ambasadorem dobrej sprawy w Warszawie. Wszystkie środki, programy rządowe, fundusze, które premier naszego rządu przygotowywał dla rozwoju Polski Wschodniej, były konsultowane również ze mną. Cieszę się, że premier wsłuchiwał się w głos posłów ze wschodu, głos posłów z Międzyrzeca Podlaskiego i nie tylko, i dopasowywał programy, które umożliwiały wydatkowanie środków właśnie dla takich miast jak Międzyrzec Podlaski, które do tej pory były zaniedbane, niedoinwestowane. Dzięki tym środkom miasto może się rozwijać. W kampanii wyborczej władze miasta chwalą się właśnie funduszami rządowymi, funduszami, które pochodzą dzięki mądremu i skutecznemu zarządzaniu środkami państwa w budżecie państwa właśnie
dzięki posłom, dzięki ministrom, dzięki premierowi, dzięki tym wszystkim ludziom, którzy zadbali o to, by te środki były dla takich samorządów jak Międzyrzec. I uważam, że mam pełne prawo podpisywać się pod sukcesami, których byłem autorem przez ostatnich blisko 9 lat w polskim Sejmie. W ostatnich dniach pojawia się wiele niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji. One oczywiście mają na celu atakowanie poszczególnych kandydatów, którzy startują na urząd burmistrza. Kondycja naszego samorządu jest bardzo słaba. Stąd tak wielu kandydatów na urząd burmistrza, stąd tak wiele osób widzi błędy w zarządzaniu naszym miastem i stąd tak wiele osób próbuje zawalczyć o państwa zaufanie, by zostać nowym burmistrzem miasta. Ta sytuacja pokazuje nam, że musimy zmierzyć się z falą hejtu, nienawiści, agresji, również tej, która w tej chwili sączy się z urzędu Międzyrzeca, z urzędu naszego miasta. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, bo chcieliśmy działać ponad podziałami, spokojnie, merytorycznie prowadząc kampanię. Niestety zostało nam to w sposób bezczelny uniemożliwione. W mieście poprzez te sytuacje, o których przed chwilą powiedziałem, zabranianie mieszkańcom używania herbu, atakowanie ich, że nie brali udziału w pomocy miastu jako posłowie, czyli ambasadorowie miasta w Warszawie i wywoływanie sztucznych sporów przez odchodzącego burmistrza pokazuje, że coś w mieście jest nie tak, że mieszkańcy nie mają w osobie pana burmistrza osoby, która jednoczy to miasto, ale mają osobę, która to miasto zaczęła u kresu swojej kadencji rozdzielać. Chcielibyśmy również nad tym skoncentrować się w nowej kadencji, żeby tych podziałów nie było. Stąd również ten komitet, ta nazwa komitetu, którą stworzyłem, ponad podziałami. Komitet ponad podziałami, który ma scalić, połączyć wszystkich mieszkańców, wszystkie zwaśnione strony i absolutnie nie projektować, nie produkować wadliwego prawa, które zabrania dla przykładu używania herbu, gdy człowiek chce się tym herbem, tak jak flagą państwową, szczycić. Szanowny panie burmistrzu, w związku z wydaniem przez pana oświadczenia z dnia 5 marca dotyczącego kwestionowania mojego przyczynienia się do pozyskania funduszy na renowację zabytków w międzyrzeckich kościołach wskazuję, iż po pierwsze, moja wypowiedź odnosiła się do pozyskania środków dla parafii świętego Józefa, a dokładniej odnosiło się do dwóch zadań. Remontu cmentarza oraz renowacji ołtarza głównego w kościele świętego Józefa. Po drugie, pan burmistrz w zakresie realizacji pozostałych inwestycji wydał oświadczenie odnoszące się do rzekomo mojej wypowiedzi, która nigdy nie miała miejsca. Takie polemizowanie z nieistniejącymi wypowiedziami można interpretować tylko w kategoriach mającej w chwili obecnej miejsce kampanii wyborczej. Ubolewam, że odbywa się to poprzez tego typu, delikatnie ujmując, zagranie. Rozumiem, że pan burmistrz chce pomóc w kampanii wyborczej popieranemu przez siebie kandydatowi, tylko chciałbym, żeby to się odbywało na przyzwoitych zasadach. Ja jestem bardzo otwarty na wymianę argumentów w ramach walki wyborczej, bo właśnie na tym polega demokracja. Ale chciałbym, żeby taka walka sprowadzała się do merytorycznych argumentów poszczególnych kandydatów. W sposób uczciwy, w taki sposób, w jaki działam od lat. Po trzecie, nieprawdziwe jest sformułowanie, iż nie wykazałem zainteresowania inicjatywami lokalnymi. Pan burmistrz zdaje się chyba nie rozumieć, albo nie chce zrozumieć pracy na rzecz społeczności lokalnej z poziomu parlamentu. To tam przez ostatnich blisko 9 lat działałem na rzecz Międzyrzeca. I tak jak pan burmistrz zapomniał, iż to ja doprowadziłem do historycznej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, to ja również poinformowałem premiera o wielu problemach i bolączkach, które dotykają nasze miasto. I to ja również prosiłem premiera o to, żeby udzielił nam pilnego wsparcia. Właśnie w zakresie tych zadań, które pan dzięki środkom rządowym mógł przez ostatni czas realizować. Następnie, kiedy rząd podjął decyzję o wdrożeniu programu pod nazwą Polski Ład dla Zabytków,
pieniądze zostały właśnie przyznane parafii świętego Józefa, mimo że był wyraźny nacisk na proboszcza tej parafii, by te wnioski złożone dzięki mojej podpowiedzi z poświadczeniem ich złożenia w Urzędzie Miasta, by je złożył. I to również jest ten moment, w którym mogę jasno i stwierdzić i pochwalić się tym, że gdyby nie moja osobista interwencja i interwencja jednego z radnych parafianina parafii świętego Józefa, to wówczas te środki nigdy by do Międzyrzeca, do parafii świętego Józefa nie popłynęły. Wniosek zostałby wycofany. Na tym właśnie polega działanie z poziomu parlamentu na rzecz lokalnej społeczności i z tego jestem dumny, że mogłem w Warszawie być ambasadorem międzyrzeckich spraw. Swoją misję w parlamencie wykonałem w 100%. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Po czwarte, przez cały czas mojej obecności w Sejmie byłem właśnie ambasadorem naszych lokalnych spraw. Moim priorytetem było zabieganie o dobro miasta. Częste konsultacje z premierem tylko zmierzały jedynie do tego, żeby miasto dostawało i otrzymywało jak największe środki. Szkoda, że w kilka miesięcy temu w kampanii parlamentarnej, gdy jeden z posłów z Białej Podlaskiej podpisywał się pod częścią moich sukcesów, nie protestował ani pan burmistrz, ani pan zastępca, że poseł mówił o tym, że do Międzyrzeca pomógł sprowadzić poszczególne środki. Wtedy nie było protestu. Dzisiaj jest wielki szum. Po piąte, moje osobiste zaangażowanie w tworzenie dobrej atmosfery oraz dobra promocja Międzyrzeca, którą od lat realizuję, zaowocowała tym, że możemy dziś z dumą patrzeć w przyszłość i liczyć, że następne lata będą równie pomyślne. Będzie to jednak możliwe jedynie wtedy, kiedy naszym miastem będą rządzili ludzie nie szukający sztucznych problemów, nie szukający drobiazgów, błahostek typu zakazu używania herbu, czy też atakowania innych bezpodstawnymi oszczerstwami, ale gdy naszym miastem zapanuje porozumienie i brak podziałów. Taką osobą byłem zawsze i mam nadzieję, że taką osobą, która działa ponad podziałami, będę do końca swoich dni.